Dzień dobry, witajcie na środowym przeglądzie rynkowym. 11:30 tutaj u mnie, także pół godziny mamy do południa. No, transmisja pewnie gdzieś z opóźnieniem i z przetworzeniem wideo pojawi się trochę po godzinie 12:00. Także myślę, że schematy będą jak najbardziej aktualne. Przechodzimy do wykresów, tak? Przechodzimy do wykresów, nie przedłużając. Na początek może weźmiemy sobie rynek złota. Perspektywa może na początek z interwału jednogodzinowego, to jest taki też interwał bazowy poniekąd, na który spoglądamy na tych codziennych scenariuszach rynkowych, żeby też były to układy i na day trading, i też takie, które będą wymagały pewnej aktualizacji po dzień po dniu, tak, żeby to nie były zbyt szerokie schematy. Jeśli chodzi o rynek złota, mieliśmy wyznaczoną strefę podażową, czyli strefę oporu na wysokości mierzenia 61,8. Nie było żadnej reakcji, czyli tak jak to mówię za każdym razem, bo mogą pojawić się głosy czasami, że strefa wybita. Absolutnie tutaj nie było żadnego motywu pod zagranie pozycji krótkiej. Ja czekam na dodatkowe potwierdzenia, także zobaczcie, że to podejście, mocna świeca popytowa, wybijająca kolejna. Po prostu przechodzimy dalej ze scenariuszami, w ogóle nie zwracamy zbytnio uwagi na coś takiego. Układ nie otrzymał tutaj żadnego potwierdzenia, więc nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek shorty tutaj zajmować. Po prostu przechodzimy dalej z analizami i spoglądamy na kolejne scenariusze. Nie zastanawiamy się w ogóle nad wejściem przy takim motywie. To, że akurat był wyznaczony tam poziom oporu w tej strefie, to jakby nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, jeżeli tego potwierdzenia nie ma. Co dalej na złocie, jeżeli chodzi o obecne układy? W takim ujęciu bardziej lokalnym mamy tą korektę spadkową, tak? Możemy tutaj schemat trójfalowy sobie wyznaczyć, korekty pędzącej 1:1. W tym przypadku mamy poziom popytowy, oznaczymy sobie go na zielono. Fajnie tutaj ta biegunowość nam się wpisuje też w ten układ, zaraz to Wam jeszcze pokażę. To jest tutaj ten motyw. A więc mierzymy sobie rozpiętość tego odcinka, odkładamy od wierzchołka początek odcinka AB, czyli ten punkt A wypada nam na poziomie potencjalnego punktu D, także super układ, najfajniejsze są takie układy, największe prawdopodobieństwo reakcji, największa skuteczność takich układów. No i podsumowując, złoto, strefa popytowa, jaka nas na tą chwilę interesuje, $1810 za uncję, tutaj w ten obszar wsparcia sobie celujemy, tak? To zostało zaznaczone kolorem zielonym. Dobra, idziemy dalej. BTC USD. Zobaczcie w kontekście tego, co wczoraj pokazywałem. Ta świeca z dnia wczorajszego, godzina 16, to jest pierwsze podejście pod poziom oporu, jaki na Bitcoinie wyznaczyłem, czyli odreagowanie tutaj z przełomu poniedziałku na wtorek, tak? Tu było 16255 dolarów za Bitcoina, to był ten dołek. No i to, co mówiłem w okolicy nagrania, w okolicy 16780 się znajdowaliśmy, kiedy wczoraj nagrywałem. Później kontynuacja i mamy pierwszą podbitkę pod 38,2 i czekamy na kolejną podbitkę. Tylko w tej perspektywie i w tym scenariuszu myślę, że warto być uważnym i to drugie podejście założyć, że to drugie podejście będzie nieco wyższe niż to pierwsze, z uwagi, że tutaj trochę zabrakło nam do pełnego zaksięgowania, powiedzmy około $20. Także to drugie podejście może być wyższe i na to też trzeba się przygotować. Na pewno nie ustawiać stopa powyżej tego pierwszego wierzchołka, dopuścić do tego, żeby ten drugi ukształtowany został nieco wyżej. I pamiętajcie o dodatkowych potwierdzeniach. To, że tu jest strefa oporu, to nie znaczy, że tutaj w ciemno mamy grać pozycje krótkie. Absolutnie tutaj nie ma o tym mowy, tak? Dodatkowe potwierdzenie to jest kluczowa sprawa. Dobra, była też propozycja Ethereum, tak? Z racji tego, że przeglądamy sobie Bitcoina, to żeby dodać też Ethereum, jak najbardziej możemy to zrobić. Jak to wygląda na ETH USD? Najpierw może szerszy kontekst, bo w ostatnim czasie też Ethereum nie było pokazywane. Jeżeli chodzi o szeroką perspektywę, no to w związku z tym, że ten sentyment i trend spadkowy na rynku kryptowalut jest jednoznaczny i tylko i wyłącznie w kierunku południowym, no to nie może to dziwić, że Ethereum jest
bardzo mocno oddalone od tych szczytów, które w 2021 roku obserwowaliśmy. Ale przechodząc już do tych schematów bardziej lokalnych, co nas interesuje przede wszystkim na tą chwilę, no to jest to podbicie na ETH/USD w bardzo podobny sposób jak na rynku Bitcoina, z uwagi na dużą korelację, to też jest oczywista sprawa. No i też 38,2% mierzenie Fibo z całego swingu spadkowego. Zobaczcie, jeszcze przełączę się na chwilę na Bitcoina i zobaczcie, że bardzo bliźniaczo to wygląda, bardzo podobny obszar, jeżeli chodzi o okres budowania tej fali spadkowej. No i 38,2% w tym przypadku, jeżeli chodzi o ETH/USD, zaksięgowane niemal w punkt. Na Bitcoinie odrobinę zabrakło, tutaj mamy zaksięgowaną strefę niemal w punkt, jeszcze oznaczymy ją odcieniem podażowym. I podobny schemat, z tym, że tutaj na Ethereum dopuszczam taki motyw, że ten drugi wierzchołek może być minimalnie niżej, trzeba wziąć to pod uwagę. Ten pierwszy może być pułapem zabezpieczenia takiej pozycji krótkiej, czyli zabezpieczenia stop lossem. Trochę inaczej niż w przypadku BTC/USD. Tam liczę na wierzchołek wyżej, tutaj z dużym prawdopodobieństwem może to być wierzchołek niższy z automatycznym zabezpieczeniem ponad tym pierwszym. Ale oczywiście może być odwrotnie też, tak? Dlatego poczekajcie na dodatkowe potwierdzenie na wyhamowanie ceny, tak? Jeżeli oczywiście będzie kolejne podejście. Podsumowując, ten poziom oporu, tak, to jest 1224 dolary za jedno ETH. I jeszcze podsumowując, Bitcoina się wrócę, bo chyba dokładnie kursu tutaj nie przytoczyłem. Od wczoraj oczywiście się to nie zmieniło, bo to są okolice 17 050 dolarów za jednego BTC, tak, czyli 17,50 i w przypadku Ethereum 1223,24. Ok, idziemy dalej. Ropa WTI. Myślę, że z krypto Bitcoin i Ethereum te dwie najważniejsze kryptowaluty przerobiliśmy sobie w sposób wystarczający. Ropa WTI. Mieliśmy poglądowo pociągniętą taką linię trendu wzrostowego. Ona została tutaj przetestowana, wybita tak naprawdę, zanegowana. Ropa zmierza ku nowym, powiedzmy, lokalnym wierzchołkom. Zobaczmy nieco szerzej też, jak to wygląda. Skąd też wziął się ten opór, tak, na którym pojawił się przystanek na ropie. Zobaczmy sobie jeszcze mierzenie szerszego kontekstu. To było wybicie 50, 61,8 trochę zabrakło, więc w tym przypadku nie wpisuje nam się to precyzyjnie w analizę tego oporu, z tym, że no, punkt B przy potencjalnym układzie harmonicznym nie musi być tak precyzyjny, ale no, do tego jeszcze potrzebujemy pewnych warunków, tak, spełnić pewne warunki, żeby tutaj brać pod uwagę układ harmoniczny. Ja, jeżeli chodzi o ropę WTI, na tę chwilę potraktowałbym tą strefę związaną z tymi ostatnimi wierzchołkami jako strefę kierunkową. Oznaczyłbym to horyzontalnie, właśnie odcieniem podażowym. Dokładny kurs 77,70. Dopiero gdzieś w przypadku ewentualnych rozstrzygnięć, czy to obrony strefy, czy to wybicia górą, będę szukał na ropie wyznaczenia jakichś nowych scenariuszy. Na tą chwilę to widzę to tak dosyć niejednoznacznie. To jest moja strefa kierunkowa. Wszystko co poniżej, jestem nastawiony prospadkowo. Przy wyjściu górą jestem nastawiony prowzrostowo i tak bym obecnie do ropy podszedł. Ok, ropę mamy 77,70, strefa kierunkowa na WTI. Idziemy dalej do DAX-a. Dzisiaj otwarcie sesji europejskiej, takie tak naprawdę takie góra-dół, bo zrzucenie w dół, później wyciągnięcie i tak naprawdę na podobnym pułapie, jak otwieraliśmy się, znajdujemy, może trochę wyżej, ale z kontekstu takiego nieco szerszego, tak, bo to nas bardziej interesuje, nie będziemy schodzić na nie wiadomo jak niskie TF-y. W tym przypadku na DAX-ie pozostaje ten scenariusz techniczny, którego podstawą jest ta fala spadkowa, czyli ten ruch od wierzchołka 14,680 do tego dołka
sesji wtorkowej, tak, 13760 i tutaj poziom oporu, który nas interesuje, związany jest właśnie ze współczynnikiem 38,2%, czyli to, co Wam pokazywałem w dniu wczorajszym. No i strefa podażowa 14110, 14115 punktów, czy 120, nawet taki obszar możemy wziąć pod uwagę jako aktualną strefę podażową na niemieckim indeksie. Tak, patrząc, co obecnie jest grane, 14045 mniej więcej przed godziną 12 w dniu dzisiejszym, około 70 punktów nam brakuje, tak, czyli jeżeli DAX na swoim poziomie porusza się, jeżeli chodzi o zmienność, o skalę zmienności, no to bez problemu będzie to schemat zaksięgowany w dniu dzisiejszym, pod warunkiem, że ten kierunek północny będzie w kolejnych godzinach rozgrywany. No na pewno nie przed południem, tak? To jest kwestia na pewno sesji amerykańskiej w dniu dzisiejszym, także warto sobie może jakiś alert ustawić powyżej 14 080 punktów mniej więcej. Jakieś powiadomienie, żeby gdzieś na te wykresy zerknąć, jeżeli takie pułapy się pojawią na DAX-ie. Idąc dalej, S&P 500. Tutaj na S&P musimy sobie sporo zaktualizować. Nie wiem, czemu miałem aż interwał 5-minutowy w kontekście ostatnich spadków. Możemy sobie tutaj pomierzyć, podobnie jak na DAX-ie, ten ruch spadkowy z pułapu mniej więcej 4140 do tego dołka z dnia wczorajszego 3800. No i w przypadku S&P 500 jeszcze mamy spory przedział do zaksięgowania, żeby wypełnić ten najbliższy współczynnik wewnętrzny, czyli ten pierwszy współczynnik wewnętrzny 38,2%. Przeciągamy sobie to strefą. No i zaryzykuję, że na S&P raczej jest to poziom jeszcze nieosiągalny w dniu dzisiejszym. Dla porównania zobaczcie DAX-a. Tu jesteśmy zdecydowanie wyżej, brakuje o 70, mniej więcej 70 punktów. Na S&P 500 zdecydowanie ta korekta wzrostowa jest na niższym poziomie i to wyhamowanie jest w okolicy 3880. Natomiast strefa oporu, którą wyznaczyliśmy na wysokości mierzenia 38,2%, no to jest kurs 3930, tak? Czyli jakieś 60 punktów od obecnego kursu, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę oczywiście, że ta zmienność w punktach nominalnie na S&P jest wyraźnie mniejsza, powiedzmy 1 do 3, tak mniej więcej oceniając, także 70 punktów na DAX-ie i 60 na S&P to jest zakres, który na DAX-ie zostanie zdecydowanie szybciej wykonany niż na S&P 500. Trzeba mieć tego też świadomość, oceniając prawdopodobieństwo wypełnienia konkretnych scenariuszy, tak, konkretnych zasięgów. Co jeszcze na S&P mogę Wam pokazać? Motyw z taką poglądową linią trendu. Może warto sobie coś takiego wrzucić, żeby ocenić skalę prawdopodobieństwa kontynuacji tego odreagowania, tak? Prowadząc to tutaj po cieniach świec, tak? Najpierw ten kontakt z otwarcia wtorkowej sesji amerykańskiej, otwarcia rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych w dniu wczorajszym, okolice godziny 15:30. No i dzisiaj mamy okolice 9:30, to podejście numer 2 i pozostawiamy tą linię. Jeżeli zostanie zanegowana, być może warto gdzieś próbować zagrania na przełamanie. Jeżeli jest utrzymywana, to perspektywa pod współczynnik 38,2 pozostaje aktualna. Dobra, zobaczmy sobie euro-USD. Tutaj euro-USD spoglądamy, natomiast nic się nie zmieniło od początku tygodnia, można tak nawet powiedzieć, bo sesja poniedziałkowa to jest ten moment, tak? To jest otwarcie sesji poniedziałkowej, czyli tak naprawdę pierwsza taka reakcja na tym dolnym ograniczeniu jest odbicie, drugie odbicie, trzecie odbicie, czwarte odbicie, piąte, szóste, siódme. Tak naprawdę mamy już 7 reakcji, 3 reakcje na dolnym ograniczeniu, powiedzmy 4-5 na górnym ograniczeniu i cały czas pozostajemy w tym ruchu, w tym kanale cenowym, w tej konsolidacji na wykresie głównej pary walutowej. No i nic nowego tutaj nie wymyślimy, tak? Musimy po prostu czekać.
czekać, ale może też tak dosyć aktywnie możemy czekać, bo mam na myśli tą grę od bandy do bandy, tak, o której wspominałem też już na sesji poniedziałkowej, że jest to aktualnie najbardziej zyskowny, wydaje się, model handlu na tym rynku, bo zagrywając dosyć symbolicznym stop lossem, bo mamy tą zarówno górną strefę, jak i dolną ściśle określoną, to pozycja, to zabezpieczenie w postaci stop lossa jest mocno też ograniczone, a potencjalny zasięg, no to jest praktycznie całość szerokości kanału, tak? Czyli w tym przypadku mamy to mniej więcej 70 pipsów, w zależności od tego, jak dokładnie uda nam się wejść w pozycję, no to możemy się zakręcić właśnie koło tej średniej 70 pipsów z takiej pozycji, tak? Bo na tą chwilę cały czas, dopóki kanał jest utrzymywany, nie ma wybicia, to cały czas ten przedział obowiązuje. Czy to będzie realizacja w przeciągu godziny, czy w przeciągu doby, to nie zmienia faktu, że cały czas kanał obowiązuje, tak? Nie ma co się zrażać, jeżeli pozycja rozciąga się na większą skalę czasową. Także podsumowując, EURUSD, dokładne kursy od dołu 1,0580, to co nas trzyma, jeżeli chodzi o strefę wsparcia, i od góry strefa oporu 1,0650, tak? Czyli jak wcześniej powiedziałem, okolice 70 pipsów jest rozgrywany taki przedział na EURUSD. Idziemy dalej. GBP/USD. GBP/USD i współczynnik 38,2%. Pełnego podejścia nie było na 38,2. Zobaczcie, ten poziom cenowy, jak sobie go opiszemy, jeżeli chodzi o wartość 1,22,23, była jedna reakcja, druga reakcja, trzecia reakcja, czwarta reakcja. Z racji tego myślę, że zdecyduje się na jego usunięcie, bo pomimo, że dopiero po osiągnięciu tego dołka to 38,2 się zarysowało, no też to też mieliśmy wcześniej aż 4 podejścia i mało to wiarygodnie zaczyna wyglądać. Teraz tak spoglądam na kable. Tutaj myślę, że podszedłbym podobnie jak na ropie. Miałem tą strefę horyzontalną, strefę kierunkową. Tak i na kablu coś takiego bym teraz wyznaczył, taką strefę kierunkową, popytową strefę kierunkową, tak? Mam na myśli ten zielony obszar. Dwadzieścia jeden, 10, tak? To będzie ta strefa, która mnie tutaj interesuje. No i zobaczcie wcześniejsze reakcje w tej strefie. Jest dołek z 7 grudnia, jest tu podejście 16, 19, czyli na otwarciu tygodnia w poniedziałek, jest podejście we wtorek, dwukrotnie nawet we wtorek od rana i po południu. No i zmierzamy ponownie w te okolice cenowe dzisiaj przed południem, czyli 1,21,10 jako ten obszar kierunkowy na wykresie GBP/USD. Jeszcze nie oznaczam tej strefy kolorem prospadkowym. Pozostawiam tutaj możliwość rozwinięcia się sytuacji, czy to będą sygnały prowzrostowe, to również takie rozważę. Natomiast zaznaczam, że istnieje spore prawdopodobieństwo wyjścia dołem i wygenerowania tutaj na tym obszarze technicznym sygnałów prospadkowych. Trzeba wziąć to pod uwagę w tym przypadku. Zobaczmy sobie nadgaz, bo były też propozycje, żeby taki instrument wrzucić. Nie wiem też, w jakim horyzoncie czasowym handlujecie gaz. Zbyt tutaj wąskie interwały czasowe raczej mnie nigdy nie interesowały, więc podejdę tutaj po swojemu. Możecie w komentarzu zostawić jakiś feedback, jak wy podchodzicie do tego rynku. Ja, jeżeli chodzi o nadgaz na tą chwilę, zobaczę, czy to będzie z H1, może lepiej widoczne. Chyba tak, trochę lepiej to wygląda z interwału jednogodzinowego. Układ z klastrem mierzeń. W tym przypadku 38,2% oraz poziom FSTO, tutaj nam się klastruje niemal w punkt. Zobaczcie, startujemy z tym mierzeniem z wierzchołka 7,10. Dołek to jest sesja godziny późno popołudniowe sesji wtorkowej.
i korekta, którą sobie mierzymy, to jest 14, to jest 15 grudzień. No i z tego dołka, odkładając sobie jedno, jak i drugie mierzenie, wyznaczamy strefę oporu tutaj na wysokości 5,95. Jeszcze oznaczę to. Dokładnie tak, sprawdzając jeszcze 5,95, okolice 6,00, może minimalnie poniżej 6, bo to przesadziłem może z 6, bo to jest dopiero tutaj, więc myślę, że do zapamiętania 5,95 jako ten obszar podażowy na wykresie gazu, tak, do zapamiętania, no jest to okolice jeszcze 40 pipsów w tym przypadku, także przedział, myślę, że nie na sesję dzisiejszą, myślę, że warto się uzbroić jeszcze w cierpliwość, jeśli chodzi o ten scenariusz. Przejdziemy sobie jeszcze do par walutowych z PLN-em, mam jeszcze dobrych kilka minut, ale zanim to zobaczcie jeszcze dla przypomnienia W20, na który czekamy na zamknięcie tygodnia, jest tu motyw ze strefą oporu, szeroki interwał, tak, bo interwał tygodniowy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że na zamknięcie tego układu czekamy. Oczywiście nie trzeba co godzinę tutaj zerkać i analizować, natomiast myślę, że raz dziennie można sobie sprawdzić, jak ta tygodniówka nam się układa. Na tą chwilę jest perspektywa popytowa 1781 punktów na W20. Jak zamkniemy? To jest główne pytanie. Jeżeli zamkniemy powyżej strefy, ja tutaj bardzo mocno zastanowię się nad pozycjami długimi. Jeśli zamkniemy poniżej jakąś czarną formacją świecową, będę nastawiony na zagranie pozycji krótkich. Tak, wszystko zależy od pułapu zamknięcia bieżącego tygodnia na W20. 1780 pozostaje barierą podażową. Ja też to powtarzam, ten układ, ten scenariusz, bo no, domyślam się, że no, na każdym nagraniu zawsze znajdzie się ktoś, kto nie był na poprzednim, żeby to też mógł sobie gdzieś do obserwowanych dodać. No i jeszcze rynki z polską walutą. Dzisiaj możemy nawet sobie wszystkie cztery przejrzeć, czyli USD-PLN, EUR-PLN, FUNT-PLN i CHF-PLN, czyli frank szwajcarski w stosunku do polskiego złotego. W tym przypadku takim moim bazowym interwałem, jeżeli chodzi o wykresy z polską walutą, no to jest H4 mniej więcej. Czasami przechodzę na H1, przepraszam, na D1, natomiast interwał 4-godzinowy jest taki najbardziej optymalny dla mnie akurat, jeśli chodzi o te pary walutowe. Na USD do PLN-a niewiele się zmieniło w ostatnim czasie. Wiadomo, że H4 są trochę wolniejsze, natomiast nie było kontynuacji sesyjnej tak naprawdę. 4,38 pozostaje naszą strefą, szeroką strefą wsparcia w tym przypadku, 4,3800. Mamy wyznaczony taki układ, żeby podłączyć się po ten trend spadkowy. Układ, który opiera się na mierzeniu FSTO, na równości korekcyjnej, powiedzmy korekta pędząca z założeniem równości odcinków, tak, czyli mierząc ten odcinek AB, odkładamy sobie tutaj od tego dołka, czyli potencjalnego punktu C i zakładamy, że położenie punktu D będzie na tym mierzeniu FSTO, tak, czyli rozpiętość odcinka CD będzie identyczna jak odcinka AB, tutaj myślę, że łapiecie, o co chodzi, większość z Was nie pierwszy raz tutaj śledzi nasze analizy. No i dla podsumowania tej strefy oporu 4,4600 to jest ten obszar podażowy, na którym być może będzie okazja pozycje krótkie zająć. Tak? Na razie potrzebujemy dosyć wysokiego podbicia, a ta zmienność w ostatnim czasie jest dosyć skromna. Trzeba przyznać, że ten przystanek na razie nam się zarysowuje, więc korekta jak najbardziej prawdopodobna, tak? Chyba że będziemy mieli wyjście dołem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Czyli od góry 4,46, od dołu 4,38, mamy okolice 800 pipsów, tą skalę wahań, która obecnie na USDPL nie obowiązuje. Dobrze, idziemy sobie dalej, czyli EUR-PLN. Zobaczmy, czy będziemy w stanie cokolwiek na H4 wyznaczyć na euro do PLN-a. Tutaj myślę, że może być warto przejść sobie na interwał sesyjny. I tak naprawdę możemy też podejść horyzontalnie, jeżeli chodzi o ten wykres. Tutaj oczywiście są też
są to schematy na pewno dla bardziej cierpliwych, bo nie będzie to na pewno układ do rozegrania w przeciągu jednej sesji. To są układy, które potrwają nawet i może kilka tygodni, więc trzeba wziąć to pod uwagę, jeśli chodzi o tą perspektywę. Cztery, żeby tak trochę zaokrąglić, 4,50, 4,65, 50 powiedzmy, możemy sobie taki kurs zapamiętać, jeśli chodzi o tą strefę wsparcia na wykresie euro-PLN-a. No i tak, jest ten dołek, który ma tutaj duże znaczenie, to jest dołek z sierpnia, z połowy sierpnia bieżącego roku oczywiście. Jest podejście na przełomie listopada i grudnia, sesja z 29 listopada, czyli jeszcze powiedzmy gdzieś ta sesja listopadowa, natomiast odreagowanie to już był grudzień. No i jest kolejne podejście teraz, druga połowa grudnia, czy dokładnie ta sesja dzisiejsza niemal jest z wygenerowaniem tego dołka niemal na tą strefę popytową, na którą oczekiwaliśmy, a więc 4,65-50 aktualnie testowane, z tym, że no, może się wydarzyć tak, że to jeszcze kilka sesji potrwa, zanim nawet i potwierdzenie otrzymamy, tak? Czy też będzie wybicie dołem, zobaczymy. Musimy poczekać, żeby tą sytuację jeszcze ocenić. Poziom jest wyznaczony 4,65-50. Czekamy na sygnały na formacjach świecowych. W kontekście funta, czyli GBP/PLN, również interwał sesyjny tutaj na USD do PLN najczęściej skierowuje uwagę na H4, natomiast na tych pozostałych rynkach najczęściej w sumie są to D1. Jeśli chodzi o ten układ na funt do złotego, w grę tutaj wchodzi na pewno układ harmoniczny, bo też duża jego część została już ukształtowana. Punkt B na wysokości mierzenia 61,8, które obecnie jest testowane. Jest podbicie, jest potencjalny punkt C i docelowe poziomy FIBO, które nas interesują, to są te głębokie współczynniki wewnętrzne 5,2380 oraz 5,1900, tak? Niemal w punkt tutaj jest to 5,1900, czy powiedzmy 5,1890, to już 10 pipsów w jedną czy w drugą na tym rynku to stanowi bardzo małą różnicę i tak naprawdę możemy to ubrać sobie w obszar cenowy, tak? Czy 5,1890, 5,1900 mniej więcej. No do tego motywu na pewno potrzebujemy z wybicia tego wsparcia, które jeszcze nadal obowiązuje. Ja tego współczynnika już nie chcę rozgrywać przy tym drugim podejściu. Liczę, że będzie to element dla układu harmonicznego, tak? Że tu będziemy mieli punkt D, punkt B, a tu będziemy mieli wyjście dołem. Także obecne 5,32 liczę na zanegowanie tego obszaru w przypadku pary walutowej funt złotówka. CHF/PLN. Cztery obecnie na liczniku. Na pewno mierzenie 50% tutaj w żaden sposób nie stanowi dla nas żadnej wartości. Dużo inaczej sytuacja wygląda z kolejnym współczynnikiem, tak? Czyli z 61,8. Tutaj ta bariera popytowa, jaką jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć, zyskuje fajne dodatkowe potwierdzenia i to ze silnym strzałem popytowym również i to z biegunowością i bazując przede wszystkim na mierzeniu małego FI, czyli na 61,8%, czyli najsilniejszym mierzeniu wewnętrznym w tym przypadku. I teraz tak, podsumowując to, co jesteśmy sobie na franku do złotego, jesteśmy w stanie sobie teraz wyznaczyć, no to właśnie tą strefę wsparcia 4,65 czy 4,6600, nawet możemy sobie to trochę uśrednić w ten obszar cenowy, jaki nas interesuje, nawet i w 4,65 do 4,66, tak? To jest interwał sesyjny, więc przedział 100 pipsów, nawet jak dobrze to widać na wykresie, to jest dosłownie przedział szerokości tego obszaru zielonego, tak? Czyli bardzo mała wartość jak na interwał sesyjny, więc do zapamiętania 4,65 do 4,66, tak? Powiedzmy ten przedział 100 pipsów jako przedziału popytowego, przedziału wsparcia obecnie na tym wykresie. No na pewno nie jest to schemat na dzisiaj. Czy to jest schemat jeszcze w tym roku, to też trochę mam wątpliwości. Wszystko zależy od zmienności, tak? Jaka będzie
jaka będzie zmienność jeszcze w tej końcówce roku. Widać, ostatnie sesje są dosyć spokojne, więc tak też możemy ten rok chyba zakończyć na przede wszystkim na tej parze walutowej, także, także być może otworzymy styczeń, otworzymy pierwszy tydzień nowego roku, żeby tą sytuację sobie zweryfikować i ocenić, jaka jest szansa na rozegranie tej wyznaczonej strefy wsparcia. Także zostawiam Was z tą strefą 4,65, 4,66.